I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowni panie, szanowni panowie. Komisja Kultury spotkała się 22 sierpnia, 2017, godzina 17.30. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji. Wobec obecności trzech członków komisji stwierdzono ważność posiedzenia. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad i w porządku jest sprawozdanie obecności, przyjęcie protokołu, przyjęcie list, które wpłynęły do komisji, omówienie bieżących spraw oraz zakończenie obrad komisji. Protokół komisja przyjęła jednogłośnie, pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Z tych pism chciałem państwu tutaj przypomnieć tylko kilka pozycji, mianowicie tradycyjnie jak co roku jednostki kultury, czyli Dom Kultury na Górze, Młodzieżowy Dom Kultury, Kulturska Biblioteka Publiczna, przysłały sprawozdania, rozliczenia wykorzystania pieniędzy, które w drodze uchwały były przeznaczone. To rozliczenie jest, proszę państwa, różne, mianowicie biblioteki wykorzystały mniej niż połowę pieniędzy, kultury i Młodzieżowy Dom Kultury więcej niż połowę, ale to nie znaczy, że te pieniądze przepadną, ponieważ takie środki były kierowane z budżetu miejskiego i to, co było kierowane, wykorzystali wszyscy. Liczą, że druga transza będzie na drugą połowę roku i tam będą wykonywać to, co byśmy tutaj nazwali projektem. Natomiast jeżeli chodzi o pisma, to wpłynęły dwa pisma takie, które komisja chciała tutaj przypomnieć. Pierwsze to jest Klub Kultury Piaskownica. Oczywiście spóźnione, ale prosi o wsparcie finansowe w wysokości 800 zł na piknik rodzinny dla mieszkańców dzielnicy 11 Krakowa, organizowany przez klub na terenie osiedla Piaskinowe. Tutaj jest ten piknik zaplanowany na godzinę na 21 września od godziny 14 do 20. No co proszę. Warsztaty plastyczne dla dzieci 300 zł, warsztaty ceramiczne dla dzieci 150, warsztaty rynku dzieła artystycznego 150, zakup materiałów do wyżej wymienianych warsztatów 200 zł. Ja oczywiście wcześniej z panem kierownikiem rozmawiałem też jak się tworzy. Państwo wiecie, jakby na myśli na ten rok, to nie ma już nic, natomiast na przyszły rok podzielona jest ta skromna rezerwa. I no nie wiem, wniosek jest do zarządu, ale ja mówię, czy by się jakoś znalazł jeszcze na ręce. Myślę, że jak wystartuje, to może na przyszły rok rezerwy będziemy prosić, czy ewentualnie pomóc. I drugie pismo, to jest tutaj już cytowane przez pana przewodniczącego Komisji Edukacji. Dotyczy to konkursu recytatorskiego przedszkole samorządowe numer 163. Prosi o kwotę 800 zł na zorganizowanie dzielnicowego dla przedszkolki udziału zerowego konkursu recytatorskiego. Co oczywiście komisja pobiera też, co są przewodniczący powiedział, że jeżeli można by na przyszły rok z rezerwy, to żeby mogli wystartować na nadzieję, że będzie podjęcie, to już będzie corocznie. Oni prosili na ten rok, ale na ten środków nie ma, ale proszą tutaj na przyszły rok, żeby uwzględnić, dlatego jest na komisji do zarządu, żeby wziąć do uwagi. To wszystko z tych ważniejszych spraw. Komisja obradowała do godziny 18.30. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością komisji? Rozumiem, że nie.